Nars Montrier jest cholernie wystraszony i ma kłopoty ze snem. Każdej nocy ćwiczy się w umieraniu. A rano zażegałem cały Kraków mgłą i chłodem i drobnym kapuśniaczkiem. Dzisiaj spotykamy się z Ksawerem Stańczykiem, poetą warszawskim, który zjawił się na naszym cyklu Literówka. Dzień dobry. Tak jest. I chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę na początku może o poezji. I właściwie według ciebie poetą się jest, poetą się bywa, czy właściwie poezja, twoje występy to jest pewien performance? Co byś powiedział na ten temat? Ja nie uważam siebie za poetę. Nie powiedziałbym o sobie, że jestem poetą. Oczywiście jak tak o mnie mówisz, czy jak inni ludzie tak o mnie mówią, to też się nie buntuję, bo dostrzegam w tym pewne docenienie, które jest bardzo miłe. Natomiast nie uważam, żeby to była taka kategoria, która w jakiś sposób ustala to, kim jesteś. Dla mnie są dużo ważniejsze rzeczy, które mówią mi, kim jestem. Natomiast pisanie wierszy jest jedną z rzeczy, które robię, którymi się czasem zajmuję. To miłe, że jest to dostrzeżone, ale to nie jest coś, co by sprawiało, żebym powiedział sobie, tak, jestem poetą. Ale poezja jest jakby twoim takim głosem zaangażowania się w kulturę, w społeczeństwo, to jest jakiś głos pokoleniowy, czy to te działania, które właściwie tworzysz, bo wiemy, że zajmujesz się właśnie większą liczbą takich rzeczy, to jest pewna składowa. Na ile ta poezja jest właściwie ważna? Na ile ta poezja jest takim nośnikiem pewnych wartości? Czy ona stoi najwyżej w tych twoich działaniach? Czy ona jest gdzieś takim pewnym narzędziem, przez które docierasz do pewnej rzeszy ludzi? Czy jakbyś to widział po prostu? Poezja jest pewnego rodzaju bronią, ale to nie znaczy, że jest taką bronią do walenia innych po głowach. Przeciwnie, jest taką bronią, którą można się bronić przed pewnymi rodzajami języka, przed pewnymi rodzajami nowomowy, pewnymi dyskursami. Poezja jest dla tych języków, dla tych słów, które nas przytłaczają z zewnątrz, jest bronią, bo pozwala nam przypomnieć sobie nasz własny język, ten, którym posługujemy się jeszcze na co dzień, a jeżeli ten język jest zagrożony, jeżeli te rzeczy nam się do niego wkradają, to możemy je odwrócić i pokazać, jak one wyglądają. W tym sensie poezja jest bronią, bo pozwala obronić się przed różnymi rzeczami, które są nam narzucane z innych stron. Oczywiście ona jest słabą bronią, bo jest bronią słabych ludzi. Słabością właściwie? Czy jak to byś pojmował? Tak, ale to jest taka słabość, którą ja bardzo cenię i którą bardzo lubię i która jest mi bardzo bliska. Ta słabość byłaby pewną wrażliwością, pewnym otwarciem się na wartości? Słabość wynika z tego, że pewnych rzeczy nie możesz zmienić, możesz o nich mówić, możesz o nich pisać, możesz opowiadać. Natomiast to są takie działania symboliczne, które pomagają ci odzyskać poczucie siebie, poczucie swojej podmiotowości, poczucie tego, kim jesteś, wobec różnych rzeczy, z którymi się stykasz. W tym sensie to jest związane ze słabością. Macie kredyt i podrożeje dziecko. Pójdzie do piachu umowa. Anuluje się przyszłość. A jednak, no, zaklęć, ciągną się te ręce. Przez ulice, przez place, przez parki i skwery, z tego na tamten świat, z trzeciego na pierwszy, wystają zza rogu, bezgłośnie wiszą pod oknami, tkwią we wstecznych lusterkach. A my
myślisz, że dzisiaj poeta i poezja właściwie może oddziaływać na szersze grono, na społeczeństwo, bo tak troszeczkę to, co mówisz, przypomina mi troszeczkę Campo di Fiore Miłosza i o tym właśnie, że ten poeta może wszystko zmienić i tak dalej, że czeka, aż wzniecie się ten punkt, ale ty właściwie mówisz, że poeta i poezja jest pewną słabością, że zwraca uwagę na pewne kwestie, ale nie może ich zmienić, jest pewnym takim krzykiem, który nikt nie słyszy. Ten krzyk może być słyszany przez wielu ludzi, ale niekoniecznie będzie zmieniał rzeczywistość, tak? To, co ci ludzie z nim zrobią, to, co ci ludzie w ogóle mogą zrobić po usłyszeniu jakiegoś krzyku, jest ograniczone, tak? W tym sensie, kiedy mówię, że poezja jest związana z pewnego rodzaju słabością, nie stawiam poezji zarzutu, że jest nieskuteczna. Mówię o tym, że jest w niej coś, co jest wartościowe właśnie dlatego, że jest słabsze, że jest bezbronne, jest delikatne wobec różnych zderzeń, które zachodzą w życiu. Część swojej poezji właściwie wywodzisz z internetu, z tego języka mediów i tak dalej. I na ile twoje własne doświadczenia jakby przeważają w tym tworzeniu twojej poezji? Czy właśnie sugerujesz się tylko swoim doświadczeniem, doświadczeniem swoich znajomych i tak dalej, czy jednak wybiegasz ponad to? Wiesz, jeżeli rozmawiam z kimś przez internet, jeżeli pracuję w internecie, jeżeli z niego się dowiaduję o świecie, który mnie otacza, to są moje doświadczenia, tak? Ja nie wymyśliłem sobie projektu konceptualnego na temat dekonstrukcji języka internetu. Absolutnie nie przyszło mi to do głowy. Natomiast ponieważ internet rzeczywiście ma swój język, który w taki, a nie inny sposób wygląda, który podsuwa nam pewne słowa, pewne wyrażenia, pewien styl, to jest coś, co przyciąga moją uwagę, bo to kształtuje relacje między ludźmi, to kształtuje to, co mówimy o sobie, w jaki sposób mówimy o sobie. I to jest dla mnie tematem, a nie sam internet. Takie ostatnie pytanie na sam koniec. Gdybyś miał możliwość wybrania miejsca albo czasu, albo nawet osoby, jako którą mógłbyś się urodzić, dajmy na to w jakimś czasie, albo jako jakaś osoba, albo w jakimś wybranym miejscu, czy zrobiłbyś to, czy po prostu, czy nie wybrałbyś takiej opcji? Jest wiele momentów w historii, które wydają mi się niesamowicie ciekawe, ale nie śmiałbym wyobrażać sobie, jak to by było, gdybym był na czyimś miejscu. Na pewno są rzeczy, które mnie pociągają, bo jeżeli na przykład bardzo w pewnym momencie zafascynowała mnie poezja Majakowskiego, to nie było to w oderwaniu od czasów, w których Majakowski żył, tylko wręcz przeciwnie. To wiązało się też z fascynacją tym momentem rewolucyjnym w dziejach Europy w początkach XX wieku. Niemniej nie znaczy to, że chciałbym wtedy żyć. Jeżeli czymś również mnie niesamowicie interesuje, są historie z lat 70., 80., to co wtedy się działo, co wybory, jakich dokonywali nie wybory polityczne, ale wybory życiowe, jakich dokonywali ludzie wówczas, ludzie, z których darzę bardzo dużą atencją, którzy są dla mnie ważni. Ale też nie chciałbym powiedzieć, ja to bym chciał się urodzić w roku 60. którymś i przeżywać swoją młodość w dobie schyłkowego PRL-u. Nie, interesuje mnie, co ludzie wtedy robili, co czuli. Mam wrażenie, że to były często osoby, z którymi na jakimś poziomie znajduję wspólne fale, ale nie powiedziałbym, że jest coś, co chciałbym wybrać zamiast czasu, w którym żyję. To w takim razie bardzo ci dziękuję za to, że do nas przyjechałeś, za występ. Dzięki bardzo. Ja bardzo dziękuję. Było mi niesamowicie